Dziś poznamy swoje prawa. Zapraszam. Bohaterką tego odcinka jest pani Alina Jóźwik, która wraz z 16-letnim synem Adrianem przeprowadziła się do nowego męża. Niestety nastolatek go nie za bardzo akceptuje. Co ty? Ty dawaj ten pilot, ty! Weź mi włącz, jak było włączone, to ma być włączone, nie ruszaj tego. Co ci się stało? Fajny ten patryk, jak jest w porządku? Jak jest? Przecież widzę. Wszystko jest w porządku, wpadłam po prostu, wpadłam na futrynę. Jak... Na futrynę? Coś czuję, że futryna to ksywa prawej pięści Adriana. Własnej matce luja sprzedał, ale hultaj! 44-latek podejrzewa, że to sprawka Adriana, który prawdopodobnie uderzył swoją matkę w trakcie kłótni. On tego nie zrobił ze złej woli, to było 43 zadanie w wielorybie. Co oznacza, że za tydzień będziecie go zdrapywać z betonu przed blokiem. Weszłam w nocy do jego pokoju, grał w te swoje strzelanki. Chciałam, żebyś ciszył. Wyjęłam mu wtyczkę, wtedy mnie uderzył. No jak się komuś wyjmuje wtyczkę podczas grania, to co się dostaje? Bomby czy kwiaty? Dla zachowania Adriana nie ma żadnego usprawiedliwienia. Przecież sama powiedziała, że wtyczkę wyjęła. W tym przypadku mamy do czynienia z ewidentnym przykładem przemocy domowej. Naprawdę? A ja głupi myślałem, że to jest przykład savoir-vivre. Co? Nie było to pierwszy raz, Jakubie. Weszłam. Byłam kiedyś w kuchni. Wykładałam zakupy. Zapomniałam mu kupić napoju energetycznego. No pani się sama prosi o wpierdol. Kilka dni później Paulina i Jakub udali się do kuratora sądowego Elżbiety Jankowskiej. Odszedł ojciec z Adriana, jak Adrian miał 7 lat. Od tego momentu Adrian, wydaje mi się, nigdy się z tym nie uporał. A jak Adrian zareagował, jak ojciec odszedł? Huknął mu z dyni, bo była otwarta trumna. Wyjęłam mu wtyczkę, on się zdenerwował, to dobrze. Naprawdę był zabawny. Pani Jóźwik, jeszcze raz proszę o spokój. W związku z tym, co pani mówi, zróbmy w ten sposób. Państwo pojedziecie w tym momencie do domu. Tylko pamiętajcie, żeby kupić tego cholernego energetyka, bo znowu i Adrian zrobi Mortal Kombat. Atmosfera w domu Jóźwików stała się bardzo napięta. Paulina jest rozżalona i zła na męża, gdyż Jakub doniósł na policję, że Adrian ukradł mu pieniądze. Przecież Adrian uczyni z naszego życia teraz piekło. Co ty chcesz, żeby poszedł do więzienia? Kochanie... Nie teraz. Ale jestem głodna. Gdybyś tylko posiadała przeciwstawne kciuki i mogła zrobić sobie kanapkę. No pewnie, jak są problemy, to najlepiej uciekać. Ty zawsze musisz uciekać. Uciec i iść stąd, tak? Jak są problemy, ja nie uciekam. Nie ja! Po czym uciekł. Po tym, jak ukradł kartę kredytową ojczyma, chłopak zabiera swoje koleżanki na zakupy do sklepu ze sprzętem muzycznym. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę. Proszę wpisać numer PIN. Ale jaki PIN? No PIN, taki Pinokio bez okio. Dwa dni po tym, jak zwolniono Adriana z komisariatu, do domu Jakuba i Pauliny przychodzi pani kurator. Futryna Adriana już się rozgrzewa. Jankowska, kurator. Adrian. Chciałabym z tą porozmawiać, rozejrzeć się. No proszę bardzo. Ale to jest pokazówka! To jest zawsze jak w chlewie! Panie Jóźwik, proszę się uspokoić. Adrian, możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Nie szanujesz swoich rodziców, terroryzujesz rodzinę. Bez przesady, nie wjechał w nich tirem. Za szybko. W międzyczasie Adrian namawia swoją 12-letnią siostrę do kradzieży, co sprawia, że pan Jóźwik zaczyna zamieniać się w Hulka. Stary, nie dziw się do mnie, bo jak cię ciepnę w łeb, to ci spadnie z karku. Co, przestań mnie straszyć, co? Myślę, że się cię boję. Wszystko w porządku, kochanie, co tam? W tym rzecz, że potrzebuję 280 zł na wycieczkę. Posłuchaj, córeczko, wie, że cię kochamy i zrobilibyśmy dla ciebie wszystko. Wyczuwam nieuchronnie nadciągające, ale... Ale w tej chwili... Nie możemy dać ci tych pieniędzy. Adrian pozwał nas do sądu i musimy zapłacić adwokatowi. Co? Zawsze chodzi tylko o Adriana. A jak ja mam się czuć? Nie możesz sobie tych 280 zł zwizualizować? 17-latek pragnie porozmawiać z matką i udowodnić jej, że szczerze żałuje swojego podłego postępowania. Co chcesz mi powiedzieć? No w ostatnim czasie, odwaliłem dużo akcji. Takich nieprzyjemnych. Nie no, mama na pewno była przeszczęśliwa, kiedy ćwiczyłeś na niej NMA. Czego oczekujesz ode mnie w związku z tym? Mam pracę, tylko brakuje mi dachu nad głową. Ale masz to mieszkanie przecież, które sąd ci przydzielił. No ale tam nie da rady mieszkać. Prąd wyłączałem o 22. Paranoja. Nie wiem.
Naprawdę nie wiem, no każdy zasługuje na drugą szansę. No chyba, mamo, że znowu zapomnisz Red Bulla, wtedy spodziewaj się low kicka. Po ponownym wprowadzeniu się do domu Jóźwików, Adrian prędko udowodnił, że nie zasługiwał na drugą szansę. Powiedziałem ci krótko, kurde, facet, że ja nie będę pracował, więc wyjazd mi stąd. No dziewczynki, wracamy do naszej zabawy. Wiecie, co mnie zastanawia? Dlaczego dziecko w pralce robi takie dziwne miny? Ja też się zawsze zastanawiam. Siostra Adriana zastanawia się, skąd chłopak ma pieniądze na te wszystkie zwariowane melanże. Nasz dziarski bohater wychodzi gdzieś z kolegami co wieczór, więc rodzina Jóźwików postanawia go śledzić, mimo uzasadnionych obaw pani Pauliny. Przecież jak on nas zauważy, to nas stusze na kwaśne jabłko. Jakby czekały na kogoś. Może są poumawiani z kimś albo coś? Nie wiem, coś to wszystko jakoś dziwnie wygląda. On się... Ktoś podjeżdża. Jakiś samochód podjechał. Kurczę. Adrian idzie, no. Co on robi? Co on robi? No nie wiem, chyba poproszę o telefon do przyjaciela, nie mam pojęcia. Wiele wskazuje na to, że Adrian Tomaszewski zarabiał jako sutener i systematycznie wyzyskiwał młode kobiety. Tego też bym się nie spodziewał. Cała trójka wierzy, że to, co przeżyli, tylko wzmocni ich miłość do siebie. To już niestety koniec tej fascynującej przygody Adriana. Ale dzięki temu odcinkowi znamy swoje prawa. Ogłoszenie profilu. Historia Wszechświata według niekrytego krytyka z autografem oraz dedykacją pod niekrytyk@gmail.com. To na dzisiaj tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i subować i kurna, co tam tylko chce. Zaszalejcie, róbcie co chcecie, buja!